Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogowym, czyli dzień jak co dzień. Żadnego szału nie ma, tyłka nie urywa. Wiadomo, w tym tygodniu mam na rano, wróciłam niedawno z roboty, zjadłam obiadek. Tutaj widzę, że zbierają wisienki, ale tu jest tak mało, już ogołocili dwa rządki, także do końca tygodnia to oni to zrobią. Nieważne, chodzi o to, że jadę teraz do koleżanki, wróciłam niedawno z pracy, zjadłam obiadek, jadę do koleżanki na kawę i wjadę do Biedronki, bo ta koleżanka mieszka kawałeczek, dosłownie taki kawałeczek od Biedronki i jadę tam tylko i wyłącznie po to, aby kupić papier toaletowy. Wiem, mało interesujące i mało ważne, ale bardzo potrzebne w życiu. I muszę kupić jakiś ser do pesto, bo u nas nie ma, a mam dwie bazylie i chcę wykorzystać je do pesto. Ten makaron z Healthboxa też chcę wykorzystać do pesto, więc takie manewry. A Milano też wita się z nami bardzo serdecznie, prawda? Ze swoim drapakiem, który się okazuje, że jak przystawimy do kanapy, to jeździ, bo Milano go przesuwa, tak? Także jest zabawa od wczoraj. Bazyl tak samo. Tylko Bazyl jest teraz tu. Widzicie ten Cooper? Obrażony jest. No, bawili się, ale Bazyl już wysiadł. Nie daje rady tyle, co Milano. Nie no, żartuję. Ale takie są manewry. O, widzicie? I znowu to samo. No tak, wow! O nie, 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 nie. O, żadna szuflada. Żadne jedzenie. Kotki najedzone, naprawdę. Oho, no dobrze. Proszę bardzo, tu są te dwie Dawida papryczki chili, bo tu są kwiatki. I chciał, żeby mu zapylili. I bączki. Uciekam już. No dobrze, jedziemy. Jesteście trochę wyżej, dlatego że mam taki mały statyw z Allegro, za którego z przesyłką zapłaciłam chyba niecałe 20 zł i on się fajnie wygina. I tutaj po prostu wcisnęłam Was w ten kąt, siedzicie. Dobra, nieważne, taka mała historia. Kogo to interesuje, na czym Wy stoicie, albo co tamtego. Mam pewien problem, słuchajcie. Bo od momentu, gdy zaczęłam do buzi używać tego filtra 50 z Bioderma, nie? Nie zmieniałam do buzi nic. Ja do buzi to mam tak, że jak coś mi służy, to ja używam, dopiero wtedy wyciągam ewentualnie nowe opakowanie i tak dalej. No dobra, nieważne. I od tamtej pory, gdy zaczęłam używać tego filtra, to słuchajcie, nie używałam nic innego nowego, ani do pielęgnacji. No nic innego nie używałam i nie wiem, czy to nie on, bo normalnie czuję na mojej brodzie kaszkę. Wiecie, o co chodzi? Takie, no, grudki. Takie, no, nie czerwone, nie jakieś uczulenie, tylko po prostu mnie wywaliło, że tak powiem, a u mnie to się zdarza po prostu, u mnie, żeby mnie cokolwiek zapchało, to jest po prostu cud nad Wisłą. Nie wiem, czy to nie on, bo jeżeli ktoś by miał podejrzenie, że to mógłby być ten podkład z Catrice, ten HD, to nie, bo ja już go... To nie, bo ja go nie używałam ostatnio praktycznie wcale, bo było gorąco i tak dalej. A do pracy to ja nie lubię właśnie takich manewrów. I ja używałam tylko korektora na całą buzię, po prostu rozcierałam mi to wszystko. Także Catrice na pewno odpada, a pozostaje mi tylko, słuchajcie, i wyłącznie Bioderma. Także nie wiem, no będę obserwować te manewry. No i co, tak fajnie mi się stało, się podjarałam i co, już do dupy? Już do dupy. Widzieliście, że nastąpiła mała awaria w postaci ustawienia Was. Muszę sobie kupić tę przystawkę, już mówię to 50 raz. Ona kosztuje chyba 9 zł na Allegro, którą się po prostu przysysa i ona ma gwint do kamery i by był święty spokój. Tak jak do nawigacji, no matko. I tyle, ale nie. Gadam i nie kupuję. Lepiej sobie poględzić, niż kupić. Zobaczymy. No i co? No i tylko tyle, że mam problem właśnie i nie wiem, czy mnie Bioderma nie zapchała. Naprawdę, uwierzcie mi, żeby mnie coś wywaliło na ryju, to by się być cud nad Wisłą jeszcze, naprawdę. Jedyne, na co mam uczulenie, to jest tylko i wyłącznie ten witamina C. Nie mogę żadnego serum, żadnego kremu, nie mogę niczego. Od razu normalnie mnie twarz piecze. Mam czerwone kropeczki, uczulenie. No nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę po prostu. I tyle. Więc
Mam nadzieję, że to nie on, ten podkład. Zużyłam go pół opakowania, także idzie mi całkiem nieźle. No ale dlaczego? Dlatego, że wiecie, żeby filtr działał, to trzeba go dużo nałożyć, nie? No a dobra, a teraz wiecie co? Muszę sobie włączyć jakąś muzyczkę w radyjku i jedziemy dalej. Zobaczymy, co tu grają. Uwielbiam. Uwaga, jestem. Byłam w Biedronce, już jestem po kawie, zrelaksowana, wygadana, jakbym mało gadała. Ale wygadałam się jeszcze więcej. Także posiedziałyśmy, poplotkowałyśmy. A pan to gdzie tym samochodem? Proszę pana, ja mam pierwszeństwo. Co pan? Szalał pan. Dobra, no i nie wiem, czy tu widać. Może być widać, ale niekoniecznie. Jeżeli widać, to jest coś w cyklu. Weszłam do Biedronki po ręcznik papierowy, papier do pupy i ser do pesto. Nie, to wygląda strasznie, ale kupiłam... No zresztą, dobra, zaraz wam pokażę, tam nic specjalnego nie ma. Ale to jest coś w stylu weszłam po, a wyszłam albo bez tego całkowicie, a nabrałam inne rzeczy, nie? No, więc są dwa warianty. Albo weszłam po i wychodzę z tym i z kilkoma innymi rzeczami, albo jest weszłam po i wychodzę bez tego kompletnie, nie dlatego, że tego nie było, tylko czasami nawet zapomnę kupić to, po co przyszłam i wychodzę z czymś innym. Także powiem wam, że kupowanie w marketach jest zdradliwe, ale wiecie co? Cholera jasna. Ja nie wiem jak, ja wrócę do domu. Będę musiała w szafce gdzieś skitrać. Kupiłam kubek. A miałam zapowiedziane, że jeszcze jeden kubek i mieszkam w namiocie na dworze. Więc chyba będę musiała iść po namiot, rozłożyć sobie albo jakiś szałas sobie zbuduję na trawie, póki jest ciepło i może do końca lata Dawidowi przejdzie. No, bo się śmiał, że jeszcze jeden kubek i normalnie szafka już nam się nie domknie. Już teraz się na pewno nie domknie. Będzie musiała zamieszkać w innej szafce. Ale jest ładne, zobaczycie, fajne, podoba mi się. Ale to nie jest żadne wytłumaczenie, no, dla kubka. Więc dobra, łączę się z wami w domu. Jest 27 stopni, zaraz będzie 20, czyli norma. Co? Drugi raz, Boże, drugi dzień, nie wierzycie, że drapak nadal jest w domu? Boże, ty, takie małe coś, a tyle radości dla kotków. Oho. Teraz, oho, patrzcie na to. Chód pierwszomajowy. No. No ja wiem dobrze, o co ci chodzi. Ja wiem, zmierzamy. Prowadź. Ja wiem, gdzie ty mnie prowadzisz, no. Co tam mamy, robaczka? Zdech. Zaraz go podniesiemy. No. Gdzie się zatrzymamy? Przy szufladzie, nie? To wow, tak, przy szufladzie. Dobra, nieważne, słuchajcie tego. Jeżeli chodzi o te... Zmiej wareczkę. Wstawiłam wodę na makaron, bo będę robiła pesto i spróbuję tego makaronu, który był w healthboxie w tym miesiącu. A z zakupów to nie mam wam co pokazywać. No co, wzięłam 4 koncentraty pomidorowe i też lubię te biedronkowe, dlatego, że... Zwolnijmy. Nie dlatego, że są tanie, tylko naprawdę je lubię. Passata awaryjnie, 2 butelki mleka. Wiem, że to nie jest parmezan. Ale to jest ten z tych tańszych, który idealnie smakuje do pesto. A tu słuchajcie, coś, co mnie tak zaintrygowało, że musiałam. Sos sałatkowy, truskawka z chili. I nawet nie wiem, czy ja go zaraz sobie nie wypróbuję do sałatki. 100% naturalne składniki. W ogóle bardzo mi się podoba ta szata graficzna. No mega. Tak mi się podoba, że masakra. Także ja chyba zaraz go wykorzystam do sałatki, bo ja będę robiła sobie jeszcze sałatkę. Śledzik na raz. Mówiłam, że jestem wielką fanką śledzi. Kocham i uwielbiam śledzie. Nie znam w moim gronie drugiej takiej osoby, która tak kocha śledzie jak ja. Naprawdę. Placki tortilli awaryjnie i oryginalnie na plackach tortilli leży... Ale powiem wam, że to jest jeden z lepszych. Nie wiem, u mnie w toalecie to działa. Także to...
I co jeszcze? Ręcznik papierowy kupiony, reszta kupiona i zaraz Wam pokażę tą najważniejszą rzecz. Ale moment, muszę sobie zrobić coś do picia, bo mi jęzor do tyłka ucieknie za chwilę, bo mi tak ciepło. Voilà, makaron gotowy. Pyszny jest, przepyszny jest ten makaron. I oczywiście pesto. Pesto wyszło mi dzisiaj bardziej zielone ze względu na to, że dałam więcej bazylii po prostu. A tak to smakowo jest to samo, tylko więcej koloru. Pesto gotowe, pesto gotowe, na dziś, na jutro, sialala. Co żem chciała powiedzieć? To chyba nic nie chcę Wam powiedzieć. To jest, słuchajcie, kapelusz z AliExpress. Jest naprawdę fajny. Dychę za niego dałam. I myślałam, że już nie przyjedzie przed wakacjami, a jeszcze, słuchajcie, ręczniki zamówiłam i nie wiem, czy przyjadą, czy nie. Moje włosy dzisiaj są potargane trochę, nierozczesane, może tak. Bo przyjechałam, rozpuściłam i wypadałoby je trochę uczesać, ale stwierdziłam, że od razu sobie przymierzę Alexis kapelutek. Nie no, dobra, może tak kolorystycznie do tego to trochę nie wdechę, ale generalnie jego wykonanie jest git. No i jak widzicie, on się musi troszeczkę rozprostować, więc ja nie wiem, czy ja nie będę z nim na głowie za 3 godziny. Oczywiście żartuję. Ale on jak nabierze swojego kształtu, to on jest całkiem... Powiem Wam, zacny kapelutek. No, więc to by była taka mała, krótka historia kapelusza z AliExpress. Ale generalnie to jest naprawdę fajne, za 10 zł. No i on przyjechał taki, wiecie, na leśnicze. Więc dobra, tu muszę jeszcze, wiecie co, łyknąć te moje tabletki na włosy, bo zapomniałam dzisiaj łyknąć, więc... Ja już je sobie wyjmę, nie będę tu przy Was łykać. Więc spoko loko. A to, co kupiłam w Biedronce. Kapelusz mi wadzi. To, co kupiłam w Biedronce, to proszę. Proszę. Kubek za słomką. On kosztował dychę. I jeszcze był, słuchajcie, taki kubek. Dwa kubki te szklane. Wiecie, te kolorowe nakrętki, takie w kształcie słoika z rączką, tak jak to, tylko szklany i były dwa w komplecie, chyba za 10 zł, tak samo. Ale stwierdziłam, że mam już dwa, no to wolę przyjechać z jednym niż z dwoma, nie? No i on ma tutaj, słuchajcie, takie podwójne dno też, ten kubeczek, ale czy to coś ma... Nie. Myślałam, że coś się wyciąga. I teraz nie wiem, czy zobaczymy poprzez to, że kubek jest przeźroczysty i poprzez to, że... O, muszę go jakoś zaciemnić, wiecie, żebyście byli w stanie go zobaczyć. O, trochę lepiej jest. Nie? No. Także jak Dawid przyjedzie, to broń Boże, żeby ktoś pisał, że kupiłam sobie nowy kubek, nie? Bo to by była już po prostu tragedia roku. Nie no, oczywiście żartuję. Ale tak na serio, no to muszę iść już chyba poszukać namiotu w garażu i rozłożyć sobie na trawie, bo... Chyba dzisiejsza noc będzie tam idealny rozmiar do picia tego miętki z wodą, z miodem i z cytryną. On ma pół litra czy więcej? Pół litra, tak. 500 ml. Czekajcie, a coś tu jest, jakieś zalecenia? A, w zmywarce nie, no dobrze. Nie, tutaj nic więcej nie mamy, tylko że w zmywarce myć nie możemy. No dobrze, to nie będziemy cię myli, kolego, w zmywarce, więc dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o kubek, ale jest fajny, fantastyczny, wiecie? Szkoda, że... Znaczy dobrze, że plastikowy, bo tak to taki ciężar potem dźwigać, to też jest niefajnie. Także będzie... Imbiru nie kupiłam! No bycie pierun! Nie kupiłam imbiru, bo miało być, wiecie, był miód, cytryna, mięta... I miał być imbir. I gówno, nie ma imbiru. Dobra, a co jeszcze chciałam powiedzieć? A, nie wiem, czy zauważyliście. Zauważyliście, bo ja już pewnie nieraz też mówiłam w filmach, że jak czasami się uczepimy do jedzenia z daną potrawą, to potrafimy ją rąbać nawet 2 tygodnie. Ale wiecie co? To nie jest zależne ode mnie. To znaczy,
W jakiś sposób mi to nie przeszkadza, może już, ale to wina Dawida, bo nawet ostatnio ucięłam dyskusję z teściową i ona mówi, że on miał tak od dziecka. Jak się uczepił na jedno, to potrafił żreć, nie wiem, gołąbki przez cały miesiąc musiała robić, nie? Bo tak się przyczepił. Potrafił dzień w dzień rąbać, aż mu się zbrzydło, dopiero przestał. I to mu zostało do dziś, słuchajcie. Pamiętacie okres marchewki z groszkiem? Chyba z miesiąc, za przeproszeniem, żeśmy jedli prawie marchewkę z groszkiem do czegoś. Później była faza kiedyś na rybę, to z 2 tygodnie rąbaliśmy rybę. Teraz mieliśmy fazę na tacosy i enchiladas i co? Z miesiąc czasu żeśmy to rąbali. Ale dobre to. Więc jeżeli coś jest dobre, to nie mam nic przeciwko. I teraz jest faza na pomidorówkę. Także jakby w foodbookach była cały czas pomidorówka, to wierzcie o tym, że jest kolejna faza Dawida. Także teraz jest faza na pomidorówkę. Dobra, ja tam z tyłu, nie, to może z tej strony, o widzicie, sałata i tam mam powyciągane różne szmerki, bajerki, bo będę sobie robiła sałatkę z tym sosem, którego kupiłam w Biedronce, ten z truskawką. Także dobra, zobaczymy, jak on się naprostuje. Chyba, że macie jakiś patent na naprostowanie kapelusza, bo ja jak go zdejmę, no to już jest trochę lepiej, ale widzicie, on trochę się jeszcze, trochę zdeformowany, więc nie wiem, muszę go jakoś naprostować. No nie wiem, coś wymyślimy. Dobra, łączę się z Wami później. Proszę uprzejmie, tak się prezentuje. Naprawdę bardzo dobry ten sos i jakby ktoś pytał, to jest ostry, także jeżeli ktoś nie lubi mega ostrych, to nie będzie to dla Was. Ciekawa jestem, czy wypuścili jeszcze jakiś smak, czy tylko to, bo u mnie w sklepie było tylko to, także jestem bardzo ciekawa, jak coś jeszcze wypuszczą fajnego, to na pewno też wypróbuję, także no teraz wygląda to zdecydowanie lepiej i jest naprawdę dobry. Wiecie, że ja nowe smaki to po prostu kocham i uwielbiam. Także dla mnie to kolejny wyczyn smakowy. Pyszne, pyszne. A i przypomniało mi się, że mam jeszcze taki kawałeczek tej bagietki gotowej, więc wrzucę sobie do zamrażalnika, chciałam powiedzieć, do piekarnika i będę miała do sałatki. No i już, tak dziwnie, teraz żegnamy się wieczorem. Czajnik szumi, dlatego że robię sobie tą herbatkę na noc z Shiny Boxa, jeszcze trochę mi zostało. Włosy mam takie lekko obślizgłe, dlatego że mam na włosach olej kokosowy. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to ja po prostu do włosów mam taki zwykły olej kokosowy. Taki, tak. I jak śpię, to często korzystam z tego turbana. Nie lubię w ręczniku, bo zawsze ręcznik mi tak w nocy gdzieś wyjedzie i go nie ma, więc często po prostu śpię w tym. Ewentualnie czasami jeszcze zakładam reklamówkę na głowę i na to i w tym śpię, ale powiem Wam szczerze, że nie lubię, jak mi chwaszczy. W nocy się przekręcam i mi chwaszczy i to mnie wkurza. Także samo to. Także nie mam dzisiaj tak dużo, tylko tak ociupinkę. Tak aby zresztą bym powiedziała, dlatego że rano idę do roboty, no to muszę wstać i umyć łeb, nie? No, więc mam tylko troszeczkę, więc tak dziwnie dzisiaj żegnamy się wieczorem w końcu, no bo tak to nocą wracam po 10:00, no to w sumie nocą, no nie idę jeszcze spać, mogę się do Was odezwać, ale jakoś tak już wtedy zawsze kończę tego vloga i się do Was już nie odzywam, także dzisiaj się żegnam z Wami wieczorem. Także to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Jutro ma być jakiś skwar. To znaczy, Wy widzicie to chyba z tygodniowym opóźnieniem, także idzie jakiś skwar, upał. Także trzymajmy kciuki, że jak wrócę, to może jeszcze się wywalę trochę na hamaku i się trochę poupalam. Zobaczymy, no, co z tego będzie. Więc na razie jeszcze tego nie zakładam, tylko jak idę spać, to wtedy. Więc żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, do jutra. Nara, hej, pa. Człowieki.